Były prezes Orlenu Daniel Obajtek w oświadczeniu alarmuje, że nowy zarząd spółki może zatrzymać lub zamrozić budowę kompleksu Olefiny 3. Polityk obawia się, że to oddanie rynku niemieckiej konkurencji. Oświadczenie opublikowane przez byłego prezesa Orlenu jest odpowiedzią na zarzuty, jakie stawia mu obecnie stojący na czele spółki Ireneusz Fonfara. Nowy prezes przekonuje, że decyzja o rozpoczęciu inwestycji Olefiny 3 nie była oparta na racjonalnych przesłankach. Zarzucił poprzednikowi niegospodarność i trzykrotny wzrost kosztów. Daniel Obajtek podnosi w oświadczeniu, że koszty od początku szacowano na 13 miliardów złotych, a nie 8, jak wynika ze słów obecnego prezesa Orlenu. Wzrost kosztów poseł do Parlamentu Europejskiego uz zasadnia pandemią, wybuchem wojny i zmianą czynników makroekonomicznych przekazał, że dwukrotny wzrost budżetu odnotowano w infrastrukturze. Decyzje poprzedniego zarządu koncernu o budowie olefin zostały poprzedzone analizami i rekomendacjami jednej z międzynarodowych firm doradczych. Przy jej podejmowaniu brano pod uwagę nie tylko rozwój petrochemii, ale także wydłużenie życia rafinerii. Z oświadczenia Daniela Obajka wynika, że 25 miliardów złotych to nie koszt samej inwestycji ale całego programu rozwoju petrochemii, poseł do Parlamentu Europejskiego sięgnął po przykład innej inwestycji petrochemicznej realizowanej przez Shell w Pensylwanii, gdzie, jak napisał, koszty wobec początkowych szacunków wzrosły o 130%. Pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje o rzekomej niegospodarności i braku odpowiedzialności są więc niczym innym jak budowaniem gruntu pod zatrzymanie lub zamrożenie budowy kompleksu Olefin. Daniel Obajtek podnosi obawy, że porzucenie inwestycji będzie wiązało się z oddaniem rynku Niemcom. Nowy zarząd rozważa trzy opcje: kontynuowanie inwestycji, jej zastopowanie albo wstrzymanie na jakiś czas.